Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Przepraszam was za te muchy w tle, ale na polu jest tak gorąco, że wszystkie mi nawlatywały tutaj. Chronią się przed gorącem pewnie, tak i ja. Pewnie nie jedna osoba już wyczekiwała na ten odcineczek. Mianowicie głowicę już poskładałem. Nie przykładałem się do tego nie wiadomo jak. Ze względu takiego, że prawdopodobnie rozbierzemy to jeszcze w najbliższym czasie. Raz. Ponieważ w silniku jeszcze pełno jest syfu, a nie będę go rozpławiał, jakby to miało nie działać. Więc jak będzie działać, będzie coś dodawać, no to rozbierzemy jeszcze raz, ale wtedy już zrobię to tak, jak ma być. W poprzednim odcineczku pokazywałem wam mój porting, były pozytywne, negatywne odzewy na to. Zobaczymy. Sprzęgło też już było rozebrane, wymyte, złożone, bo pod spodem nie wyglądało to tak za bardzo. Obstawiam, że sam wysprzęglik był źle ustawiony, troszeczkę za bardzo sprzęgło pociągnięte. A ja tutaj przy tym silniku jeszcze odkąd go kupiłem, ten całego lącina, to nawet tam nie zaglądałem. Nie wiem, czy sprzęgło nie było deczko za bardzo podciągnięte, dlatego prześlizgiwało. No i lekko je przypaliło, no ale nie będziemy inwestować. Bo w taki sprzęt nie opłaca się mi inwestować. Więc tą stronę będziemy zamykać. Siteczko już jest umyte. Voila. Tak ma być. Zyk, cyk. Zakładam uszczelkę. Jeszcze dekiel muszę umyć w środku, bo zapomniałem. Ale to zaraz poza odcineczkiem. Nowe uszczelki. Tu już mam przygotowane. Przynajmniej parę. I będziemy ściągać drugą stronę, żeby pozbyć się tego łańcuszka, bo jest wyciągnięta. Gdzieś miałem jakiś taki mniej wyciągnięty. Nie będę nowego kupował. Nie! Nie namówicie na mnie na to. Nie kupię nowego. Nie spina mi się projekt wtedy. Bo no niestety, ale nie kalkuluje mi się to. Żeby tu miała korba wybuchnąć, łańcuszek wytrzyma, nie przeskoczy. Dobra, więc kamerka na statyw i składamy dekiel boczny. No i dobra, boczek my założyli nowy, teraz pasowałoby zabrać się za stronę od magneta. Jak będziemy ogólnie robić przy łańcuszku, pasuje jeszcze wymienić stator. Kiedyś kupiłem stator, jak robiłem światła w pitgangu, nie bez powodu, nowy. Z myślą o lącinie i właśnie o czymś takim jak w tej chwili, do jakiegoś projektu. Bo tamten jest uszkodzony, impulsator w szczególności, no i pokazuje błędy. A w tamtym lącinie drugim mamy nowe magneto, więc założymy cały komplet. Nowe magneto, nowy stator. Jest stator z zaślepką od czujnika luzu, więc akurat zaślepimy tą dziurę, co tu jest rozwalone. No i coś z tego będzie. Impulsator jest uszkodzony, widać, że nawet jest przechylony. Zaraz wam pokażę, to jest pęknięte. Kto oglądał mnie, no to będzie wiedział, o co chodzi. Do tego będzie potrzebny pneumat, klucz udarowy. Mamy więc klucz i mamy udar. O kurwa, mi się zajęło. O, ale mi się walnął. Walnąłem się centralnie w ścięgno od ręki. Ojej, ale prąd leci. Ale klucz udarowy dał radę. Widzimy się po krótkiej przerwie, jak widać magneta już nie ma. Stator zaraz będzie usunięty. A idzie, idzie. Nie wiem, czy będzie widać. To jest pęknięcie. Uszkodzony jest ten stator i się przemieszcza. Od biedy jeszcze, tak żeby tylko odpalić, to jeszcze, ale żeby kręciło się to do 11 tysięcy obrotów. No to niestety. Tu jest ten łańcuszek, co był. Tu mam nowe kółko, bo stare kółko jest powycierane. Tutaj widać wyodbijane ząbki.
I tutaj takie pokiereszowane krawędzie. Czyli kółko nie będzie pasować. A tu mam nowe, stare kółko. Widać. Zero jakichkolwiek uszkodzeń. I pokażę wam stary łańcuszek. Widzicie? Jaki bydlacki luz. A teraz na tym rozwalonym kółeczku damy nowy łańcuszek. Nowy stary łańcuszek, bo u mnie tylko nowe, stare części. Czyli tam składa 110. Zero luzu. Zero. Widzicie? Czyli na co wychodzi? Stare kółko i stary łańcuszek do wywalenia. Chociaż od biedy do jakiegoś silnika rozpada, jeszcze będzie można je założyć. Więc założymy nowe kółko. Zębatka na wale nie jest uszkodzona, bo wał był wymieniany. Właśnie nie rozumiem tego, że ktoś wymienił wał, wymienił rolki prowadzące, powymieniał, ale nie wymienił łańcuszka i kółka na głowicy. Chociaż no i tak dobrze, że tyle przynajmniej było zrobione, więc nie mam do nikogo tam żadnych pretensji. Nie każdy musi się na wszystkim znać, jak ja to mówię zawsze. Nie każdy na wszystkim musi się znać. Ja też się na dużo rzeczach nie znam i staram się uczyć. Założymy nowy łańcuszek i zamykamy tą stronę. Dobra, wkładamy łańcuch nowy. I zakładamy nowe śrubki. Nie zakładam krzyżaków, założę coś takiego na Torxa. Łatwiej dokręcić. I się tak nie obrabiają śrubki. Dół jest przekręcony, kurde. Trudno. Może będzie trzymać. Magneto możemy już założyć. Stator założony, magneto założony. Czujnik luzu założony. Z zabezpieczeniem się trochę nie sugerujcie, bo jest powyginane, tak podgiąłem je na oko. Jest troszeczkę inaczej niż powinno być oryginalnie. Więc tym się nie sugerujcie. Łańcuszek jest nowy. Nowy, stary, założony. Zostało mi tu jeszcze trochę tych małych, nowych gratów. Uszczelek, więc pozakładamy. No i tyle. No. I powoli zamykamy górę. Dla tych, co tam by dopisać zaraz, że mogłem to, mogłem tamto. Kup to, kup tamto. Trzeba było kupić nowe pierścienie chociaż, albo coś w tym stylu. Niech takie osoby dorzucą się do projektu, no to wtedy będziemy kupywać. A tak to ja funduję wszystko sam z własnej kieszeni, więc robię to tak, żeby było mnie stać. Kogoś może stać, a mnie nie stać. Na wszystko dokładać. Jakbym miał dokładać do wszystkiego, to bym nie miał nic. Dobra, nie ma co się rozczulać. Składamy to, dziada. Pewnie was teraz dziwi to, że jasny pieron. Pan MRF nie daje silikonu. Co to się stało? No ja nie daję prawie w ogóle silikonu, rzadko co. Rzadko co daję jakikolwiek silikon. Tak wam szczerze powiem. Ja składam na starych uszczelkach. Ja składam na starych uszczelkach, to wtedy się zastanawiam może, czy nie dać jakiegoś coś tam, ale deczko, nie dowalam nie wiadomo ile. O, ta. Oczywiście luz jest po pieronie. No niestety. Cyk, fuch. Cylinder mam założony. Widzę, że tłok wytarty. Cylinder wytarty jest. Dałem ostro. Będzie chodzić. Dobra, założyłoby się teraz rolkę jeszcze od razu, póki mam jakiś dostęp. A, nie. Zapomniałbym o ważnej rzeczy, czyli kurde uszczel ustalające po przekątnej. Tu i tu. Tu ma wejść. Czemu tu się nie mieści? Czemu nie chcesz pasować po dobroci? Weszło. No
No i koniec. Złożone. Można tak powiedzieć. Niestety wszystkiego nie nagrałem, bo mi się troszeczkę powkurzał. Szpilkę nie wkręciłem sobie na początku. No i potem nie chciała mi się tam wkręcić dobrze na gwint. No musiałem to rozebrać jeszcze raz. No i trochę mi tak mnie czepało, tak mnie czepało. Musiałem to rozbierać jeszcze raz, więc nie nagrałem tego wszystkiego. Bateria też mi się kończy. Kurde, mnie to wszystko denerwuje. Nie mam do tej kamery drugiej baterii. No i tak jest. Takie są efekty. Dobra, pokazujemy silniczek. Silniczek wygląda tak. Dekielki pozmieniane, bo to nie są od tej głowicy. Praktycznie wszystkie dekielki zmienione na inne. Nowe uszczelniacze, o-ringi, nie o-ringi. Tu gdzie robiłem, to powymieniane. Zawory podocierane i aż za dobrze podocierane, bo słychać, że kompresja ucieka w silnik. No teraz taki jestem trochę zły, mogłem cylinder wymienić, chociaż prawdopodobnie i tak to szczeli. Jak wsadzi się turbo, to i tak pierdzielnie coś. To szkoda nowego cylindra. No porting, z tego przynajmniej jestem zadowolony. Nawet fajnie to wyszło. Zawory w ogóle nie przepuszczają ani deczko i właśnie tu jest to, że wszystko idzie w silnik, słychać jak syczy, że ucieka w silnik, ale damy odmę, żeby zaciągało to do silnika z powrotem do cylindra, a nie szło w atmosferę. No i tyle, no tyle w temacie. Zobaczymy, ile tam się nagrało na filmiku, ewentualnie będziemy wrzucać go w ramę i spróbujemy jeszcze na tym odcineczku go odpalić, bo co do jazdy, to muszę jeszcze tylny wahacz zrobić, napęd przełożyć, z dwóch lącinów zrobić jednego, takiego w lepszym stanie, po prostu z tamtego wahacz weźmiemy chyba i tulejki, wszystko naprawimy ten wahacz, tylko jeszcze nie wiem jak, ale spróbuję go naprawić. No i z dwóch lącinów zrobimy jednego takiego lepszego, a drugiego lącina to zobaczymy, będzie do jakichś projektów. Coś wymyślę na pewno, znacie mnie, no to na pewno coś wymyślę. No, stator jest na nowy wymieniony, magneto też zapożyczyłem od tamtego lącina. No, wielkie dzięki za tamtego lącina, bo jest dużo takich kurde części, co przyda mi się do tego. A tamten jest troszeczkę, można powiedzieć, że zmasakrowany, ostro zmasakrowany. Nie wiem, czy jest sens go ratować. Ten starszy lącin, no to ramę ma super. A ten co przywiozłem z 2019, jak ten właściciel mówił, były, no to tamten to poszczelany we wszystkich stronach. Wszystkie praktycznie kurde w miejscach jest popękany i spawany. No. Dobra, no. Spróbujemy, zobaczymy czy to w ogóle odpoli. Jeszcze tylko się zastanawiam jaki gaźnik do tego zastosować. Nie wiem czy z tamtego lącina nie umyjemy ten gaźnik, bo jest deszko większy i kruciec jest o większej średnicy, więc może coś by było z tego i zastosujemy ten gaźnik. Nowe śruby. Kurde, o dziwo nie było to takie trudne. Czyli będzie coś nie tak. Musi być coś nie tak, jak to tak za prosto idzie. Dobra, znajdę jeszcze rurkę od odmy, bo zapomniałem rurki założyć. I tyle, no i będziemy zakładać resztę podzespołu. Pomyślę se, poskładam, będzie super fajnie. Już się zaczynają kurna schody. Śrubka od regulacji sprzęgła jest rozwalona. Po prostu jest wyrwany gwint. Cały gwint rozwalony. Element w teorii do wymiany. W praktyce jak to ja, czyli do naprawy. Zaraz to machniemy i naprawimy. Więc chwilka, moment, krótkie cięcie i już wam pokazuję jak ja to tutaj zregeneruję. Nie może profesjonalnie, ładnie, ale działa. Mianowicie
Dospawałem jedną nakrętkę, drugą kontruję, a pięć środkowy to wiadomo jak zrobić kawałek gwintu i naciąć na śrubokręt płaski jest. Teoretycznie jest tutaj na tyle miejsca, że mógłbym tutaj śrubkę zastosować, ale to już szczegół. Bo jest tu w tym dekielku jest na tyle miejsca, to mógłbym nawet tutaj śrubkę zostawić zwykłą, no ale to szczegół. Składam dalej. Bo kurde, noc zastanie mnie, a jeszcze pasuje to w dzisiejszym odcinku odpalić. Dobra, teraz założymy dławik, żeby czasem kurde nie wkręcił się na takie obroty i żeby nie rozsadził lącznia od razu po tym tuningu. Będzie zaraz chwila prawdy, czy lącin odpali, czy lącin nie odpali, czy będzie większa moc, czy będzie jeszcze większa moc. Bo tutaj mała moc nie wchodzi w grę. Tu wchodzi tylko w grę zwiększenie mocy. Dobra, zapas włączony. Nie daje ssania, bo to za dużo paliwa będzie. Dobra, aż stresuję się. On chce chycić, tylko dajmy mu może ssanie. Ja pierdolę. Na stanie nie chcę nacić. Ten garnik nie jest wyregulowany. Czuję te wibracje mocy. Zarąbiście. Ja pierdzę, jak równiutko łańcuszka, nic nie słychać. Masakra. O, pojawia się dymek. Cylinder za bardzo wybrany, ale to... Jest ok. Teraz, a wcześniej się wkręcał tylko do 6. Wkręca się lepiej, wkręca się lepiej. Będzie kopcić, bo cylinder wybrany. Ale silniczek cichutko pracuje. Zaraz jedziemy się przejechać. Cichutko i równiutko. Musimy obrócić obroty, obniżyć obroty trochę. Normalnie jest moc. Dobra, jedziemy się przejechać, zobaczymy jak będzie chodzić. Wróciłem się, żeby nagrać, bo nie wiem czy to słyszycie, ale strasznie równiutko chodzi. Śrubka od regulacji wolnych obrotów jest praktycznie na maksa wykręcona i chodzi naprawdę zarąbiście. Równo, jak na lącina, to tak równo pracującego lącina chyba dawno nie widziałem. Na zajechanym cylindrze, pamiętajcie o tym, że to nie jest nowy cylinder, tylko zajechany cylindr.